Mentis Penetralia to finałowa część kompozycji na orkiestrę, chór i zestaw perkusyjny z przeznaczeniem dla interpretacji tanecznej o budowie ośmiogłosowej, z której każdy z głosów prowadzony jest w odrębnym metrum. Wspólnym mianownikiem dla całości jest partia perkusji, która obejmuje wszystkie 8 metrum i głosów w sobie. Ekspozycja poszczególnych głosów przedstawia się więc następująco. Pierwszy. Dla hi-hatów ze skrzypcami pizzicato na 2. Drugi. Dla bębna basowego z fortepianem na 3. Trzeci. Dla ręki lewej, 3 werbli i tomu, z marimbą na 4, zwracając uwagę, aby uderzenia były zgodne z ruchem wskazówek zegara. Czwarty. Dla ręki prawej, 3 tomów i 2 kotłów z dzwonkami na 5, również zwracając uwagę, aby uderzenia były zgodne z ruchem wskazówek zegara. Piąty. Ponownie dla ręki prawej 3 tomów i 2 kotłów z wiolonczelą, akcentując na tomach i kotłach co 7 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Szósty. Ponownie dla ręki lewej 3 werbli i tomu z chórem, akcentując na werblach i tomie co 9, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
metrum 5,7 wykonane ręką prawą i 4,9 dla ręki lewej przesunięte jest względem siebie o wartość 1/16. Siódmy dla gwizdka instrumenty dęte blaszane, ostinato dwutaktowe na 11. Ósmy dla głowy ze skrzypcami i altówką na 13. Wykonanie całości utworu na zestawie perkusyjnym wymaga dużego skupienia i koncentracji, ponieważ wspólny raz dla 8 metrum nie występuje. Natomiast na początku utworu możemy mówić o pozycji wyjściowej, która powtórzy się dopiero po upływie 13860 taktach, co grane w tempie 120 trwałoby około 6 godzin i 15 minut. Zapraszam. Całość.